kochani. Jestem już w Hiszpanii, w Peniscoli, fajna nazwa, szczególnie po polsku. Miejscowość, w której dom ma moja ciocia i jest tu przepiękny zamek. Zobaczycie za chwilę też i filmiki z podróży, i z samolotu, i z Barcelony, bo też przepiękne zwiedzanie było wczoraj. No a dzisiaj już jesteśmy na miejscu i będziemy tutaj aż 10 dni, ponad 10 dni nawet, więc strasznie bardzo się cieszymy. To będziemy też tu za chwilę z przyjaciółmi, którzy do nas dojadą niedługo. A teraz pokażę Wam trochę tutaj, jak pięknie jest tu na zewnątrz. Nie będę tak za bardzo filmować domu, bo no wiadomo, mieszkanie fajne jak najbardziej, ale nie jest moje, więc się nie będę rządzić. Pokażę Wam ogród, pokażę Wam, jak mamy na basenie i zobaczycie po prostu, jak sobie tam spędzamy też czas, pogródkie takie przebitki. Postaram się nagrać Wam też jakieś sklepy second hand później w Barcelonie. Mam nadzieję, że film się Wam spodoba. Jeśli będzie za długi, to zrobię dwa, czyli teraz pierwsza część podróż, jakieś stylówki wakacyjne, a później pokażę Wam oddzielnie o tych sklepach second hand i vintage z Barcelony, jeśli wszystko pójdzie według mojego planu, moi drodzy. Stara część Barcelony. Taka winda. Wspaniały hostel. Patrzcie się. Chyba z tej strony się wychodzi. Wow. Ale ekstra. Tu zrób. Oh, yeah. Katedra barcelońska. Ale to nie jest ta katedra, co z katedry w Barcelonie, tylko to jest główna katedra. U Ciebie. To jest przepiękne, to nad ulicą. Anioły są wśród nas. Oj, ananasy też są wśród nas. Idziemy do parku Güell, na tą górę. Patrzcie. Tu. I tam idziemy. Ulica, patrzcie, schodzi na sam dół do mnie. Wiktor Ananas, Park Güell. Przepiękny park Gaudiego, moi drodzy. Zobaczcie, zaraz cuda. Wiadu w Park Güell. Asia, pomachaj widzom. Chodź do mnie. Ojejku, Michał, ja patrz, jak bym tu siadła. Ten, oj, to nie, dobra. Tam jeszcze muszę usiąść. Ale pasujesz do tej
Sazerii tropikalnej. Jest, mogę zagrać. Down, da 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 da. No, wszystko naokoło, takie kafelkowo-kolorowe. Park Duel, pozdrawiamy. Buziaki. Miniaturkę. No i te domki pokryte całe tłuczoną ceramiką, mozaikami. Coś przepięknego. O Boże, jaki to jest kolos, patrzcie. Robi wrażenie. Oh my. Niesamowite to jest. Teraz i ogród przed chwilą podlany. Patrzcie, no to jest właśnie to, po co się przyjeżdża do cieplejszych krajów. Hibiskus kwitnący, przepięknie. Bananowce, drzewo oliwne w ogrodzie. Patrzcie, jakie cudowne. I zaraz zobaczycie basen, bo basen jest dosłownie, o, tam, jak ten niebieski samochód jest wejście.
Baćcie się. Baćcie. Bać. O, patrzcie. Wiktor, wspaniale. No, są prysznice też. Patrzcie. A. I tam widać. Tam widać domek, tam obok, w rogu. Patrzcie, jaki widok mamy z solarium na szczycie domu. Teraz. O. A tam jest takie wzgórze. Wow. To my jesteśmy w Peniscoli teraz też, czy? To jest Peniscola. Patrz. Tam na szczycie. Okay. Dzisiejsza stylowa. Kostium żółty z zielonymi kąpielówkami. Już wam pokazuję tu. O, jest. I plażowe spodenki. A idziemy teraz na zakupy. A, i no i oczywiście co najwygodniejsze na świecie. Japonki. I jesteśmy gotowi na pierwszy dzień. Kochani, idziemy do miasta. Zobaczycie relację. Centrum Peniscoli. Dzisiaj nie będzie zamku tego, który na tym starym miasteczku, gdzie który występował w Grze o Tron i w Cydzie z Sofią Loren. A zdaje się, że było to w Grze o Tron jako miasto Meereen, takie miasto niewolników. Ale to pokażemy wam nas innego dnia, bo tam będziemy zwiedzać w środku. Ale dzisiaj idziemy tylko tak obejrzeć stare miasto, plaże, także zapraszamy. O, idziemy teraz taką aleją i na końcu niej już jest centrum. Więc bliziutko 15 minut spacerku. A spacerki się wiadomo dla dobrej formy przydadzą. Patrzcie kochani, to już jest centrum Peniscoli. Zaraz zobaczymy plażę. Tam jest znowu mozaikowa fontanna. No i słynny zamek w Peniscoli, gdzie też rezydował papież w czasie schizmy. Ale to już wam pokażę, jak mówiłam w filmiku. Tak wygląda typowy, z tej strony typowy kurort nadmorski z hotelami. Ale z tej strony przepiękne stare miasteczko. I smok z mozaiki dla dzieci. O. Patrzcie, jaka fajna droga. Kamycki. Pamiętam to miejsce z filmu. No tutaj tu. Jest takie podejście i oni tam ich filmują, jak wchodzą pod górę. I tam jakaś kobieta tam żebrała czy coś. Tu, tu. Co? Jakoś tam, nie wiem, tak mi się wydaje, że jakaś tam była taka kobieta przy tej bramie. Idziemy tędy.
Castillo. I zobaczcie, piękny sklepik do Temika. Bardzo mi się podoba ten sklep. I zobaczcie, takie piękne artisana, takie ręcznie robione biżuteria. I biżuteria z minerałów. Zastanawiam się, czy sobie nie sama nie kupić na pamiątkę po prostu stąd. Patrzcie, śliczne, delikatne. Moje ulubione, jak wiecie, z minerałów. Takie kolczyki i bransoletkę albo naszyjnik. Śliczne. So you next year maybe I will you also. O, i tutaj jest, słuchajcie, Casa de las Conchas. Conchitas, czy Conchas. Cały wymurowany muszelkami. Patrzcie, jak to wygląda niesamowicie. Jedyny taki, jaki widziałam. Jak ktoś taki widział kiedyś, to koniecznie napiszcie, gdzie jest jeszcze taki drugi dom. To jest po prostu przepiękne. Nawet doniczki, patrzcie. Wymuszelkowane. Przecudowne to jest. Widzicie, Casa de las Conchas. Tu jest super knajpa. Dobra, tu idziemy. Czekaj, uwaga, ananas na tle muszli. Jeszcze dziś. I znów na plażę. Idziemy. Góral też. To? Góral. Jaki góral? Nie, przez chwilę w tym kapeluszu. Nie, to jest góral. Golfiarz. Nie, no teraz jest już okej. Bardzo dużo pokazywać, ale zobaczymy najciekawsze miejsca. Będą przepiękne widoki zwierzę na górze. To są super miejsca na koncerty. Tak, tutaj są te teatralne, ten festiwal teatralny. Patrzcie, jak to pięknie. Idziemy do siedziby papieża? Do siedziby papieża. Tutaj. Tak. A to nie, ale tam jest napisane, zaraz wam powiem.
wywodki na daty. Pozdrowienia z Meryn. Pozdrowienia dla Tyriona Lannistera. Cześć kochani. Jestem na zamku w Peniscoli na samej górze. Zobaczcie jak wysoko. W tym zamku kręcono wiele scen do Gry o Tron. Między innymi Peniscola grała jako Meereen, miasto niewolników. Meereen. Nie wiem jak to się do końca czyta, ale w każdym razie są to miejscówki. Potem wam pokażę, gdzie były sceny kręcone. A tymczasem zobaczcie jaki tu jest widok. Proszę bardzo. Normalnie trzeba uważać. Tak. Ale to wygląda, nie? Nie, coś tu spoko. Wow, Asia! Patrz jak pięknie to jest. Ale tam pływa na motorówce. Fajnie, że trafiliśmy na zachód słońca prawie, że nie? Jaki super widok. Patrzcie, zachód słońca. Pan się nie wyrobił na zakręcie. Zachód słońca, a tu patrzcie się. Torby. Nowa sukienka od przyjaciółki. Druga torba i o. I ogólnie dwie torby. Patrzcie, jakie to są ogrody. Czekaj. Jest. Są. Malowałam akwarele tego miejsca. Tak. Mam zdjęcie w domu. Tak. Patrz. Pokaż tam na tą trawę, no. Ładnie to wygląda. Przy tamtej bramie była scena z panią żebrającą o pieniądze i tutaj na tej miejscówce według mojej pamięci też jest scena, w której Daenerys karze właścicieli niewolników. On jest bardzo chudy. O to miejsce mi właśnie chodzi tu. Peniscola by night.
Elvis. Hejka! Idę poszukać jakichś pamiątek. Zobaczymy, co fajnego można tu kupić. Zawsze dobrym pomysłem jest ceramika artystyczna. Mała ceramika artystyczna w moim przypadku. Mały bagaż. Jakaś oryginalna biżuteria, ręcznie robiona miejscowo. No i przedmioty artystyczne, jak zwykle. Nowa sukienka od Asi. Jedwab 90%, 10% wiskoza. Perfekt na plaży. Zobaczcie, jaka piękna uliczka nocą. I ananas nocą. Idziemy na wycieczkę górską. Welcome to paradise. Welcome to paradise. Dali zamek w pełni skoli. Thank you.
Ale filmik, jak jem kanapkę? Tak, kanapki. Okay. Mamy bransoletki, sisters i muszelki. Firmy muszelka. Pięknie. Pada deszcz, niewiarygodne, niewiarygodne. Co to się dzieje, deszcz pada? Idę. Jesteśmy przed stadionem Barcelony. Patrzcie. Ludu. Coś jak nasza jama Michalikowa. Jeszcze nigdy nie nagrywałam filmów w kiblu, ale to właśnie jaka toaleta. Idźcie na te kafelki.